czyli godzina i 20 minut. Ponieważ jeszcze nic nie mam do edytowania tutaj. Oprócz odcinania części. Boulder Dash. Tam na górze jeszcze jest poziom, który można odblokować kluczem, ale my tego poziomu nie będziemy odblokowywali. Więc, ciekawostka. Te poziomy są nawet trochę trudne w wersji amerykańskiej, ponieważ jak ja już mówiłem, Crash jest powolniejszy w wersji amerykańskiej. Więc co oni robią, to robią te zygzagi, które praktycznie teraz nic nie robią w wersji europejskiej, ponieważ Crash jest szybszy od tego zygzagu. Ale taka ciekawostka, włączcie sobie emulator EPSXE i włączcie europejską wersję, ale ustawcie ją na amerykański, ale ustawcie emulator, żeby czytał amerykański BIOS. Wtedy to emulator przyspieszy tą gierkę i praktycznie ją będzie próbował włączyć w 60 FPS-ach. I Crash będzie miał ostrego boosta speedem, ponieważ ten oto kamień, który nas ściga, głaz, on jest ustawiony tylko na 30 FPS-ów, ale model Crasha jest ustawiony na 60. Czyli, że możesz totalnie uniknąć, możesz totalnie ominąć ten głaz, tak, w sensie takim, że po prostu już go nie będzie na ekranie. Prześcigniesz, tylko, wiecie, będziecie szybko zastosowali, że ten kamień będzie daleko. I to jest koniec poziomu. Bym miał perfekt, ale nie zdobyłem wszystkich skrzynek. Cholera, jasna Crash. Aż 22 skrzynki... Wiecie, 22 boxy zostały zniszczone. Ale cóż, czas na Sunset Vista. W japońskiej wersji ten poziom był tak trudny, że musieli go dać do ostatniego świata. I tutaj wstawili Slippery Climb. I ci, którzy znają tą grę, wiedzą, że Slippery Climb jest praktycznie troszeczkę gorszy od tego poziomu, więc zamiast ułatwiania tej gry, oni ją utrudnili. Największy problem z tym poziomem według fanów jest taki, że ten poziom trwa za długo. Jak oczywiście to będziesz... jak dedniesz przed checkpointie, to praktycznie cały poziom trzeba od nowa robić. I to jest niemiłe bardzo. Szczególnie jak klucz zdobyć. Ponieważ jak klucza nie zdobędziesz, o mój Boże. Reakcja jest bolesna i poziom od nowa trzeba robić. Że to jest najdłuższy poziom w całej grze. Ale to jest ostatni poziom platformowy na tym świecie. Dlatego nie radzę atakować nietoperzy, kiedy jest cała armia ich na ciebie. Leci na ciebie. No! Przyzwyczajenie ze 100%, gdzie zawsze skakałem na tego jaszczura i potem sobie skakałem na górę i wszystko było cacy. Czas na drugie piętro. Już jestem. Obiad trzeba było zjeść. Ale czuję się zenergetyzowany, więc kontynuujemy z Sunset Vistą.
Aha, udało się. Nie wiem, co się udało. Takiego, że musiałem to powiedzieć, ale się udało. Ale cóż, jesteśmy na drugim piętrze, ale to nie jest maksymalne piętro. Tej oto starożytnej ściany. Ale jest checkpoint. Te dwa skoki, które zrobiłem z tymi ścianami, były bardzo niebezpieczne, ponieważ trochę się Crash kleił do tej ściany, dlatego mi się udało nie spaść. O, teraz nietoperze nie mają gdzie one iść. Zabiłem, albo Deathborn zabił Batmana w F-Zero. Ale mówiąc o Batmanie, może w końcu zrobię jakąś grę Batmana. Mam parę na SNES-a i na Playu Trójce. Ale właśnie sobie chyba ściągnę na GameCube'a najgorszego Batmana, jaki wyszedł. Czemu nie? Za free! Zbliżamy się końca, panie i panowie. Tam jest ostatnia wyspa. I głowa Korteksa. Czekaj, czekaj, chyba my jeszcze wyżej idziemy. No, jeszcze wyżej, jak moja pamięć mi przypomina. Nie wiem, co mam zrobić. Kawabunga! Przeżyłem, panie i panowie, przeżyłem. I prawie deadłem, i nieśmiertelność tutaj jest niebezpieczna jak cholera. Ponieważ jest małe opóźnienie ze zniszczeniem skrzynki. I czasami możesz źle skok zsynchronizować, co powoduje twoje zniszczenie. To życie może się walić. Jeszcze jedno piętro, panie i panowie. Ale mamy save, którego nie użyję do save'owania. Tylko do zdobyciu paru żyć. Jeszcze tylko 20 żyć. Jeszcze tylko 18 żyć. Password. Password. Trójkąt. Super passwordy zawsze się zaczynają dwoma trójkątami. Potem reszta to długi kod. I tak, super password są dłuższe od normalnego. Wow. Crash pijany był przez chwilę. Dobra, ostatnie piętro. Tylko checkpoint mi jest potrzebny? Albo nie, tu jest koniec poziomu. Sayonara, Sunset Vista. Wiem czas na bossa tej otóż wyspy. I to jest Koala Kong. My tylko walczymy z nim raz w całej serii. Koala Kong praktycznie ginie po tej grze. Się pojawia w Crash Bashu jako grywalna postać, ale tak naprawdę Koala Kong... On nigdy nie powraca jako boss, to już wam mogę powiedzieć. On rzuca kamieniami, które można zniszczyć bardzo łatwo.
Najpierw to musi wylądować, okej. Se przypomniałem, ponieważ dawno walczyłem z Koalą Kong. Ale jego walka jest bardzo łatwa. Dawaj, koala. Kamienie się samą doprowadzają na niego, więc nie martwcie się celowaniem. Ale jak na przykład w kolejkę traficie, to marnotrawstwo. Jeszcze jedno życie, czy ja przeżyję, czy on? Ja się boję o to TNT, bo one spadają na ciebie czasami. Dedłem na samym końcu. Why game? Albo why crash? Albo czemu ja? Czemu ja nie zareagowałem lepiej? O, to było ładne spodobanie. Ale seryjnie, to jest boss, który trwa trochę. Że mogę powiedzieć, że to jest jeden z najdudniejszych bossów w tej grze. Prosto w jego zadek. Dobra, połowy życia zostało zabrane tym razem. Nie edytuję, ponieważ walka krótka jest. Sayonara, Koala Kong. I oto jest koniec drugiej wyspy. Ale godzinę nagrywam? W ogóle nagrywam audio? No, nagrywam. Heavy Machinery. Kolejny poziom 2D. Ale bardzo łatwy poziom HD. Który zbezcześciłem, ginąc na samym początku. Te kamery są dziwne. Raz możesz je zaatakować, raz cię zabijają. Nawet kiedy atakujesz. Te kamery są niezniszczalne z tego, co ja pamiętam. Crash. What the hell is going on? Przecież naprawdę jak mogłem spaść? Przecież nie mogę spaść tak. Glitch? W grze Naughty Dog? Szczerze, czasami są mocne glitche w grach Naughty Dog, szczególnie Jak 2, gdzie możesz praktycznie pół gry przejść w 10 minut. I to jest moja niecierpliwość tutaj. Nie gram w Sonika, tylko w Crasha. Na pewno użyję tą mini akapelę do synchronizacji audio, bo klatki na pewno spadną. Z filmiku. Aha! Może mi się jeszcze uda 99 zaliczyć. W ogóle trochę czasu mija, zanim checkpoint zdobędziemy w tym poziomie. Okej, pierwszy checkpoint. I chyba ostatni. Pamiętam, jak 100%owałem tą grę za pierwszym razem, miałem małe problemy z Heavy Machinery.
Ile żyć tutaj dostaniemy? Ciekawe. No, nic. Mam cię gdzieś, Tauna. Save. Super password. Obiad ci odbija w złym momencie. Ale cóż, kontynuujemy naszą podróż. W ogóle, już taka ciekawostka, która powinna być wypowiedziana. Oryginalnie Universal planowało robić kreskówkę z Crasha Bandicoot. Nawet jest intro nagrane, animacja openingowa z wokalami, piosenkami i nawet bardzo ładna animacja im wyszła z tego. Ale potem Universal spanikowało, że to może zrujnować Crasha Bandicoot i niestety nie zrobili tego. Też teoria jest taka, że tak naprawdę to intro, które się pojawiło, miało być intrem gry. I ponieważ tam było złe zakończenie w tym. No, było złe zakończenie po animacji, gdzie Cortex zostaje pokonany, ale potem on niszczy sterowiec. Co miało, może być tajnym, tym złym zakończeniem, ale potem powiedzieli, nie. I tak czy siak, gdyby ta animacja była intrem, to byłoby dużo błędów, ponieważ tam też byli bracia Komodo i Tiny Tiger, a oni debiutują dopiero w drugiej części. Albo że oni mieli być planowanymi bossami w tej części. Albo że ta kreskówka miała być po wyjściu, wydaniu Crasha 2. Nie wiem skąd ta taśma z intrem się znalazła, ale jest na internecie teraz. I że polecam, nawet fajna piosenka to jest. I nie spodziewajcie się poważnej piosenki, ponieważ jak się spodziewacie poważnej fabuły w Crashu Bandicoot, nie wiem co jest z wami nie tak, ale Crash, Sonic i Pac-Man to są gry, w które ja gram, które nie nadają się na poważne fabuły. Szczególnie Sonic i to jest problem z grami Sonica ostatnio też, że fabułę chcą poważnie zrobić. Ale cóż, czas na poziom, który według mnie miał być pierwszym poziomem tej wyspy, ponieważ ten poziom, Cortex Power, zaczyna się na wejściu do fabryki. I to wejście jest na mapie. Ale jak... I poziom, gdzie jest na tym wyjściu, to jest Heavy Machinery, więc chyba pomyli kolejność poziomu. Ale ten poziom jest niemiły do 100% według mnie. Dużo cofania, a ja nie jestem wielkim fanem cofania się w Crashu, ponieważ kamera się nie odwraca. Praktycznie z pamięci już musisz lecieć do tyłu. Ale się o tym dowiecie... Tego się dowiecie, kiedy... Tego się prze... To zobaczycie, kiedy będziemy robili Crasha 2, ponieważ Crash 2 też ma... trochę cofania. Ale... Nie aż do takiego stopnia, że... jak giniesz, to musisz cały poziom od nowa robić. Zlitowali się z tym. Ale seryjnie, robiąc ten poziom na 100% to praktycznie jesteś cały czas w panice. I to ostrej panice, ponieważ każdy zły skok i każde wahanie się może cię zabić. Na przykład takie coś już by mi skończyło 100% tego poziomu i bym musiał go powtarzać.